Okej, więc Kajon ma w moim fanowskim uniwersum już dwie partnerki i dwójkę dzieci. Najwyraźniej teraz pora dodać do tej listy jeszcze jedną żonę i córkę. Dzięki sezonie trzeci Lwiej Straży. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś po moich teoriach niczym buldożer zagłady. To bardzo miłe z twojej strony. Witajcie! Tu Marta Tarasiuk, początkująca pisarka, artystka cyfrowa i youtuberka. Jestem tu dziś z wami, by jakimś cudem połączyć wszystko, co wydarzyło się w trzecim i na razie ostatnim sezonie Lwiej Straży z moimi fanowskimi opowiadaniami, które publikowałam tutaj na kanale. Z góry przepraszam za jakość obrazka. Miałam długą przerwę w rysowaniu i tak trochę zapomniałam, jak to się robi? No ale przejdźmy do historii. Rani była pierwszą miłością Kajona, a Kajon był pierwszą miłością Rani. Żadne z nich nigdy wcześniej nie było zakochane. Żadne nie miało pojęcia, jak wspaniałe to uczucie. Gdy byli razem, reszta świata jakby przestawała istnieć. Nic nie mogło stanąć im na drodze. Wiedzieli, że we dwoje zdołają pokonać każdą przeszkodę. Ich małżeństwo było idealne przez pierwsze kilka miesięcy. Później zaczęli się kłócić, coraz częściej i częściej, o coraz to mniej i mniej ważne drobiazgi. Aż wreszcie nie robili nic innego, tylko się kłócili całymi dniami. Nie pomogła im nawet terapia małżeńska, którą zaserwował im szaman Mandryn, który przybył do drzewa życia aż z trawiastych ścian. Całe królestwo już niemal otwarcie plotkowało o kryzysie w rodzinie królewskiej i nawet zakładało się o to, kiedy król i królowa się rozwiodą. Kajon i Rani jednak nie zamierzali przyznać, że gdy pierwsze zauroczenie minęło, niewiele pozostało z ich związku. Trzymali się więc w nim, niczym para największych masochistów w całej Afryce. Raz po raz próbując jakiegoś cudownego rozwiązania, które miało magicznie naprawić ich związek. Na jedno z owych genialnych rozwiązań wpadli, gdy dowiedzieli się, że Kiara i Kowu właśnie doczekali się swego pierwszego dziecka. Dziecko! Że też wcześniej na tym nie pomyśleli! To na pewno naprawi ich związek! Co może pójść nie tak? Na początku rzeczywiście zdawało się to działać. Kajon i Rani tak mocno cieszyli się na przyjście na świat ich szkrabulka, że ich związek zaczął nawet przypominać to, co łączyło ich wcześniej. Wkrótce jednak znów zaczęli się kłócić. A to o imię dla lwiątka, a to o odpowiednią dietę dla ciężarnych lwic, a to o kolor malunków na ścianach jaskini ich przyszłego dziecka. Najgorsze jednak nastąpiło później, gdy tylko na świat przyszła ich córka. Zgodnie z tradycją, ciężarne lwice opuszczały stado, by urodzić w samotności i wracały dopiero, gdy ich lwiątka nieco podrosły. Królowych jednak to nie dotyczyło. Kajon miał więc okazję zobaczyć ich córkę, gdy tylko się urodziła. Przez krótką chwilę był najszczęśliwszym lwem na świecie. Dopóki nie przyjrzał się swemu dziecku dokładnie i nie zobaczył, jak bardzo podobne jest do skazy. Z tego powodu, gdy Rani po raz kolejny zmieniła zdanie i zaproponowała, by ich córkę nazwać Ishara, Kajon natychmiast się zgodził. Owe słowo w języku Suahiri oznaczało znak lub omen. Rani nie miała pojęcia, że podczas gdy ona postrzegała narodziny lwiątka jako dobry znak, bo tak bardzo przypominało jej zmarłą babcię Janę, Kajon widział w Isharze zły omen. Kajon naprawdę starał się o tym nie myśleć i traktować swe dziecko jak każde inne lwiątko. Ishara jednak z każdym dniem coraz bardziej i bardziej przypominała skazę. Gdy po raz pierwszy otworzyła oczy, okazały się one być zielone. Na czubku jej głowy powoli zaczęła rosnąć grzywka, która, chociaż na razie niewielka, już nieco przypominała grzywę skazy. Zapowiadało się także na to, że gdy Ishara podrośnie, będzie długonogim, chudym lwiątkiem. Znowu, zupełnie tak jak skaza. Kajon zastanawiał się, czy to jego wina, czy trucizna węża, która pozostawiła mu bliznę, nadal, pomimo leczenia, krążyła w jego żyłach?
Czy przez niego Ishara wyrośnie na lwa niepotrafiącego odróżnić dobra od zła? Takiego jak skaza? Cały czas przyglądał się jej uważnie, w każdym, nawet najmniejszym wydarzeniu dopatrując się zwiastuna przyszłych nieszczęść. Dopiero co narodzona lwiczka kichnęła? Czy to objaw choroby wywołanej jadem węża? Zaczęła z cicha popiskiwać? Czy to oznaka, że w przyszłości otrzyma ryk przodków i zacznie go używać do krzywdzenia innych? Nadal jeszcze nie potrafiąc chodzić, Ishara, używając swych nieporadnych nóżek, doczołgała się do czyjegoś ogona i lekko go pacnęła? Czy to objaw jej agresywnych tendencji? Kiedy Kajon wreszcie zorientował się, że nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie przestać postrzegać Isharę jako cień skazy, o nawiązaniu więzi rodzicielskiej nie wspominając, doszedł do wniosku, że najwyższa pora porozmawiać z Rani. Lwica również zauważyła, że ostatnimi czasami Kajon zdawał się być jeszcze bardziej oziębły i odległy niż zwykle. Sądziła jednak, że chodziło o nią, a nie o ich córkę. Z tego powodu wcale się nie zdziwiła, gdy Kajon poprosił o rozwód. Zdziwiło za to fakt, że lew nie tylko chciał natychmiast wrócić na lwią ziemię, także zdawał się być nieszczególnie zainteresowany częstym widywaniem Ishary. Stwierdził, iż nie ma potrzeby, aby Ishara mieszkała z nim na lwiej ziemi przez parę miesięcy w roku. W ogóle stwierdził, iż nie ma potrzeby, aby Ishara mieszkała z nim choćby przez parę tygodni w roku. W ogóle nie musi odwiedzać lwiej ziemi, to on będzie wpadać od czasu do czasu. Owe od czasu do czasu oznaczało najpierw raz na dwa miesiące, później trzy, aż wreszcie raz na pół roku. Wkrótce po rozstaniu z Rani, Kajon znalazł pocieszenie w ramionach Fuli. A potem... no właśnie, sami wiecie, jak to się potem skończyło. Chyba że nie wiecie. W takim razie obejrzyjcie wideo o moim hipotetycznym dziecku Kajona i Fuli. Link w prawym górnym rogu ekranu. Ishara tymczasem dorastała bez ojca. Jednak jakoś nigdy tego specjalnie nie odczuwała. Gdyby nie nieregularne wizyty, nawet nie pamiętałaby Kajona. Dla niej jej prawdziwymi ojcami byli wujek Balio oraz stryjeczny dziadek Sahasi. Później do ich grona dołączył jeszcze cierpiący na amnezję lew, który niedługo po przybyciu do Drzewa Życia w poszukiwaniu leczenia stał się ojczymem Ishary. Poza tym miała jeszcze kochającą mamę, kuzynów, którzy traktowali ją jak siostrę, a także wszystkich poddanych królestwa, którzy kochali swą księżniczkę. Nie tylko za to, jak bardzo podobna była z wyglądu do ich umiłowanej królowej Jany, lecz również za osobowość Ishary, która wyrastała na wiecznie roześmianą, a przy tym jednocześnie na wiek dojrzałą lwiczkę, gotową w każdej chwili rzucić się każdemu na pomoc, niezależnie od jego gatunku, wieku czy płci. Mając dookoła tak wiele wspierających i kochających ją osób, Ishara nie potrzebowała wiecznie nieobecnego Kajona do szczęścia. Rodziną od strony ojca zainteresowała się dopiero, kiedy dowiedziała się, że właśnie urodziła się jej przyrodnia siostra. Koniecznie chciała ją poznać, tym bardziej, iż obawiała się tego, jak będzie traktować ją Kajon. Jeśli dla swej najmłodszej córki miał być tak samo dobrym ojcem jak dla Ishary, mała będzie potrzebować każdego wsparcia. I tak właśnie oto Ishara po raz pierwszy w swym życiu wyruszyła w kierunku lwiej ziemi. To, co tam zastała, szczerze ją zaskoczyło. Kajon był naprawdę świetnym ojcem dla małej Umoi, bo tak właśnie nazywała się jej nowa siostra. Lew bawił się z nią, opowiadał jej bajki na dobranoc, śpiewał kołysanki, a nawet mył dokładnie. Słowem, robił z nią wszystko, czego nigdy nie robił z Isharą. Lwica poczuła, jak powoli w jej sercu rodzi się coś, czego wcześniej tam nie było. Złość. Nie była nawet zazdrosna o Umoję, bo jak ktokolwiek mógłby czuć jakiekolwiek negatywne uczucia w stosunku do tego kochanego, pucułowatego pończuszka. Nie, Ishara była po prostu zła na niesprawiedliwość, jaka ją spotkała. Kajon ewidentnie potrafił być świetnym ojcem i kochał dzieci, nawet cudze. Dlaczego nie mógł być taki w stosunku i do niej? Dlaczego nie mógł kochać Ishary?
i Szara wiedziała, że jej złość była bezsensowna. W domu otaczały wspierające ją i kochające osoby. Nie potrzebowała czwartego taty. Jej dzieciństwo było szczęśliwe i pełne, nigdy niczego ani nikogo jej nie brakowało. Poza tym, teraz Kajon, po całym tym czasie, naprawdę starał się chociaż trochę naprawić swe błędy i nawiązać relację ze swą pierworodną córką. Chociaż nie wychodziło mu to zbyt dobrze. Nie trudno było zauważyć, że w towarzystwie Ishary jest wiecznie spięty, a nawet tak trochę jakby wystraszony? Lwica przyłapała go nawet kilka razy, gdy przyglądał się jej jakoś tak dziwnie. Zupełnie jakby się spodziewał, że w każdej chwili może jej wyrosnąć druga głowa, albo coś takiego. W sumie, kiedy nastoletnia lwica się nad tym zastanowiła, zorientowała się, że sporo mieszkańców Lwiej Ziemi zachowywało się w stosunku do niej bardzo podobnie. A jeszcze więcej z nich starało się w ogóle jej unikać. Słyszała nawet, jak szepczą o czymś za jej plecami, nigdy jednak nie udało się jej usłyszeć, co dokładnie mówią. Oczywiście istniały wyjątki. Jednym z nich była Jasiri, nowa macocha Ishary. Była zabawną, inteligentną hieną o ciętym języku, która bardzo szybko pokochała Isharę niczym własną córkę. Spędzanie czasu w jej towarzystwie stanowiło czystą przyjemność. Jedyną jej wadą zdawała się być nadopiekuńczość w stosunku do małej Umoi, o dziwo także w stosunku do swej nowej pasierbicy. Ishara nie była przyzwyczajona do takiego skakania nad nią. Jednak gdy dowiedziała się, że pierwsza córka Jasiri zginęła brutalnie zamordowana przez lwicę, której nie podobało się, jak Simba rządził Lwią Ziemią. Po tym Ishara nie potrafiła winić Jasiri za jej lekko przesadne dbanie o bezpieczeństwo swej biologicznej oraz przybranej córki. Innymi osobami, które traktowały Isharę w miarę normalnie, byli jej dwaj kuzyni, synowie Kiary i Kowu. Starszy z nich, Upendo, był najbardziej czarującym, charyzmatycznym lwem, jakiego kiedykolwiek poznała. Każdy, kto tylko go spotkał, z miejsca się w nim zakochiwał. Gdyby tylko chciał, Upendo mógłby wmówić wszystkim, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Mimo to był skromnym, szczerym lwem, który nigdy nie nadużywał władzy, jaką posiadał nad innymi. Ishara nie miała najmniejszych wątpliwości, że kiedyś będzie wspaniałym królem. Tymczasem młodszy z braci, Kivuli, stawał się być kompletnym przeciwieństwem Upendo. Nie odzywał się niemal wcale, a gdy już to robił, jego głos brzmiał monotonnie i nie zdradzał żadnych emocji. Nic nie dało się również wyczytać z jego twarzy, która równie dobrze mogłaby być zrobiona z kamienia, bo tak rzadko się poruszała. Kiedy akurat nie podążał apatycznie za nią i Upendo, przeważnie siedział sam, łapami turlając po ziemi owoce. Dopiero po dłuższej obserwacji Ishara zorientowała się, co takiego naprawdę robił. Kivuli wcale nie tarzał tych owoców od tak przypadkowo, bez żadnego sensu. Grał owocami w piłkę, sam ze sobą, bo nie miał żadnych przyjaciół. Od tej pory Ishara zaczęła uważnie obserwować swego najmłodszego kuzyna. I już wkrótce przekonała się, że z wyjątkiem najbliższej rodziny, niemal wszyscy mieszkańcy Lwiej Ziemi traktowali go jak Isharę, a nawet gorzej. Nic dziwnego, że Kivuli nie miał żadnych przyjaciół w swym wieku. Od tej pory Ishara uznała za swą osobistą misję zaprzyjaźnienie się z Kivulim oraz pokazanie mu, że ktoś się o niego troszczy. Na początku nie było łatwo. Lwiątko podchodziło do niej z podejrzliwością, zupełnie jakby oczekiwało, iż zaraz okaże się, że zainteresowanie Ishary to tylko jakiś okrutny żart. Dopiero po niemal miesiącu udało się jej przebić przez ściany, które dookoła siebie postawił Kivuli. Od tej pory codziennie grali razem w piłkę, berka, chowanego, niby walki. Nawet kilka razy udało się jej sprawić, aby się uśmiechnął. Chyba. Prawie na pewno. Chyba. Grymas na jego twarzy rzeczywiście przypominał nieco uśmiech. Z grubsza. Kivuli był naprawdę kiepski w wyrażaniu swych emocji. Od tej pory Ishara odwiedzała Lwią Ziemię tak
często, jak tylko mogła bez uszczerbku dla jej treningu jako przyszłej królowej oraz królestwa, którym miała w przyszłości władać. Nie tylko zależało jej na byciu obecną w życiu swej przyrodniej siostry. Wiedziała także, że bez niej Kivuli znowu będzie beznadziejnie samotny. Gdy przebywała daleko od Umoi i Kivuliego, pilnowałaby często wysyłać im wiadomości poprzez wędrowne ptaki oraz innych posłańców. Mijały miesiące, a z każdą wizytą Ishara dowiadywała się coraz więcej i więcej o lwiej ziemi, a większość tego, co słyszała, bynajmniej jej się nie podobało. W obliczu drzewa życia, stworzenia wszystkich gatunków były sobie równe. Tymczasem na lwiej ziemi było oczywiste, że niektóre gatunki były traktowane nieco inaczej. Na te mniejsze spoglądano z góry, z lekkim politowaniem. Często nie miały żadnego dostępu do władzy i to inne, większe zwierzęta podejmowały decyzje wpływające bezpośrednio na ich życie. Najgorzej zaś ze wszystkich stworzeń były traktowane chyba hieny. Codziennie musiały się zmagać z bolesnymi komentarzami na temat śmierdzących pchlarzy i zdrajców, a także z matkami, które głośno i wyraźnie, tak aby każdy słyszał, ostrzegającymi swe dzieci, aby nigdy, przenigdy nie zbliżały się do żadnych hien, bo to mordercy. Nie był to jednak koniec ponurych rewelacji. Ishara przeprowadziła małe prywatne śledztwo i ku swemu przerażeniu odkryła, że lwica skazana na wygnanie za zabicie pierwszej córki Jasiri była zaledwie kozłem ofiarnym. Za morderstwem tak naprawdę stała cała grupa spiskowców. Nic jednak nikomu nie udało się udowodnić. I tej jednej lwicy by się upiekło, gdyby dokładniej zmyła ślady krwi ze swego futra. Co więcej, wreszcie udało się jej przekonać Kivuliego, aby wyjaśnił, dlaczego inni mieszkańcy lwiej ziemi tak dziwnie traktują ich dwójkę. Kuzyn bez słowa, raz po raz rozglądając się dookoła, jakby chciał się upewnić, że nikt ich nie obserwuje, poprowadził ją do jaskini lwiej straży. W środku wskazał jej ścianę, na której widniały malunki, przedstawiające jakiegoś rudobrązowego lwa o czarnej grzywie oraz zielonych oczach. Chyba miał jakąś bliznę na twarzy, trudno było powiedzieć, bo Rafiki jest średni w malowaniu. Ishara jednak od razu zorientowała się, że musiał to być ich jakiś krewny, bo rodzinne podobieństwo było niezaprzeczalne. Zaczęła uważnie studiować jeden malunek po drugim i tak właśnie poznała całą historię skazy. To dlatego? Wykrzyczała. To z powodu jakiegoś zdechlaka, do którego jesteśmy odrobinkę podobni? Myślą, że popełnimy jakieś straszne czyny tylko dlatego, bo mamy ciemne grzywy, zielone oczy i lekko rudawe futra? Kivuli smętnie pokiwał głową. Od tego dnia Ishara zrobiła sobie małą przerwę w odwiedzaniu lwiej ziemi. Nie potrafiła przestać myśleć o wszystkich niesprawiedliwościach dziejących się na lwiej ziemi. O mordercach pierwszej córki Jasiri, którzy nigdy nie zostali ukarani. O nierówności panującej między różnymi gatunkami, zwłaszcza dyskryminowaniu hien. A nade wszystko o jej ukochanym kuzynie, zmuszonym do końca życia przebywać wśród wiecznie oceniających go osób, które i tak już uznały go za winnego zbrodni, których nie miał szansy popełnić. Dlatego właśnie, gdy pewnego dnia już niemal dorosła Umoja przybyłaby opowiedzieć Isharze o swym planie naprawienia wszystkiego, co jest nie tak z lwią ziemią, Ishara słuchała jej bardzo uważnie. Zanim jeszcze zaczęłam projektować Isharę, wiedziałam, że chcę, aby była tak podobna do skazy, jak to tylko możliwe z jej genetyką, z genami, które mogła odziedziczyć po rodzinie. Miałam jednak pewne wątpliwości co do tego, czy da się to zrobić. Czy wykorzystując różne cechy fizyczne charakteryzujące rodzinę Rani oraz Kayona, dałoby się stworzyć przekonywującego sobowtóra skazy? Spoiler, tak, jak najbardziej. Zacznijmy od królowej Jany, babci Rani oraz prababci Ishary. Jej fenotyp okazał się być prawdziwą kopalnią różnych cech podobnych do skazy. Tak więc, córka Kayona, podobnie jak brat Rani, Bailo, odziedziczyła po Janie trójkątny, kanciasty, charakterystyczny dla złoziemców nos.
dostały się jej w spadku także zielone, duże, podłużne oczy, długi pysk, a także ciapki na ramionach i biodrach. Te ostatnie oczywiście dałam jej nie po to, aby była identycznym klonem z kasy, tylko właśnie po to, aby ją od niego odróżnić. Z tego samego powodu właśnie zrobiłam z niej lwicę, a nie lwa. Gdybym zrobiła z niej po prostu skazę numer 2, nie byłoby to zbytnio interesujące. Dalej mamy Suraka, czyli stryjecznego dziadka Ishary. Tak się składa, że podobnie jak skaza, ma on czarne wysunięte pazury. Świetnie! Dawaj, bieram! Inną ciekawą częścią wyglądu Suraka są jaśniejsze pasma w krzywie. Możemy je dostrzec także u Bailo, a nawet Sahasiego? Sahasiego, ojca Rani, dziadka Ishary. Wydają się więc one być cechą charakterystyczną dla całej rodziny królewskiej nocnego stada. Stada nocy? Z tego powodu właśnie postanowiłam dać się także młodej lwicy. Niech się różni od skazy jeszcze nieco mocniej. Tym bardziej, że Kajon również ma wielokolorową grzywę, także jest wielce prawdopodobne, że potomstwo jego i Rani również miałoby grzywę więcej niż jednym kolorze. Skoro już o Sahasim mowa, jego długi, lekko kanciasty, puchaty podbródek nadawał się w sam raz dla Ishary, tymczasem po jego partnerce, Anadanie, czyli matce Rani, Ishara odziedziczyła łatki pod oczami. Już nie jest z niej wcale taki identyczny klon skazy, prawda? No dobra, fakt, dalej jest. Ale hej, jeśli w wojownikach Erin Hunter mogą biegać miliony klonów tygrysiej gwiazdy, to u mnie mogą biegać 2 klony skazy. Tak, właśnie powiedziałam 2 klony. Tak, jest drugi, na lwiej ziemi. Ciekawe, kto to? Jakaż to para lwów mogłaby mieć idealne geny do wyprodukowania małego skazy? Cóż za tajemnicza tajemnica? Wróćmy jednak do Ishary. Po przebiciu się przez całą listę jej bliższych i dalszych krewnych, dochodzimy wreszcie do 2 osób, po których młoda lwica powinna odziedziczyć najwięcej cech. Jej rodziców, Kajona i Rani. Jej podobieństwo do ojca jest raczej subtelne. Oboje mają ciapki na nogach oraz grzywy opadające do tyłu, zupełnie jak u skazy. Nie należy także zapominać o czarnych oznaczeniach na uszach Kajona. Nie pierścieniach, tych drugich, co przypominają oznaczenia u Ziry. Ishara odziedziczyła je wraz z pierścieniami w uszach Rani, co dało unikalny wzorek na uszach lwicy, który już powinniście widzieć na rysunku, pewnie jest już w dosyć zaawansowanym stadium. Kajona i Isharę łączy także jaśniejszy brzuch, który ciągnie się aż do samego pyska, zamiast kończyć się na piersi, jak na przykład u Simby. Nie jest to jednak zasługa wyłącznie Kajona, prawie cała rodzina Rani ma podobny brzuszek. Podobnie z oznaczeniami na oczach. Oboje, Kajon i Rani, mają bardzo podobne, więc postanowiłam ich nie zmieniać zbytnio u ich dziecka. Plus, przynajmniej jest nieco mniej podobna do skazy. Każdy promil braku podobieństwa się liczy. Jako ciekawostkę mogę także zdradzić, iż Ishara w genach recesywnych ma oczy Rani, które niestety nie są widoczne w jej fenotypie. To znaczy, że jeśli kiedyś Ishara doczeka się dzieci, mogą one odziedziczyć oczy po prababci. Największym jednak wkładem Kajona w wygląd jego córki jest jego złociste futro. Akurat tak ładnie rozjaśnia futro Rani, że wychodzi nam odcień dosyć podobny do futra skazy. Wielce podobny do futra skazy. Chociaż gdyby postawić ich obok siebie, szybko przekonalibyśmy się, że Ishara jest znacznie jaśniejsza i zdecydowanie bardziej brązowa. A teraz pora na postać, po której Ishara odziedziczyła najwięcej Rani. No okej, możliwe, że nie najwięcej, prababcia Jana również dała jej sporo genów. Jak wspomniałam już wcześniej, to właśnie dzięki ciemnobrązowemu futru matki Ishara może mieć takie kolory, jakie ma. To matka przekazała jej również piękne, gęste rzęsy, kolor nosa, nieco różowawy odcień w środku uszu, a także, co najważniejsze, ciemną pręgę na plecach.
a jeśli przyjrzycie się uważnie kolorze grzywki i szary oraz pędzelku na jej ogonie, dostrzeżecie, że ich ciemnobrązowy, niemal czarny kolor bazuje właśnie na kolorze włosów w pędzelku rani. Na rysunku, który właśnie widzicie, Ishara jest stosunkowo młoda, na przełomie bycia dzieckiem i nastolatką. Z tego powodu jej głowa jest proporcjonalnie większa w stosunku do ciała niż u dorosłej lwicy. I nie dajcie się zwieść jej wiotkiej, wychudłej, niemal jak u skazy sylwetce. Dorosła Ishara będzie wielka i umięśniona, zupełnie jak jej pradziadek Mufasa. Możliwe, że nawet trochę bardziej. Co się zaś tyczy jej przednich łap? Nie, nie mam pojęcia, co się z nimi dzieje. Odnoszę wrażenie, że prawa z nich może nieco zakrzywiać czas i przestrzeń oraz inne prawa rządzące wszechświatem. Mam tylko nadzieję, że nie nastanie przez nią koniec świata. O tym, w jaki sposób noga Ishary zniszczy naszą rzeczywistość, piszcie w komentarzach. Obejrzyjcie także moje wcześniejsze filmy. Bo wiecie, jeśli rzeczywiście nastąpi koniec świata, to już nigdy nie będziecie mieli takiej okazji. Normalnie w tym momencie zachęciłabym was do subskrybowania, ale wiecie, skoro świat ma się skończyć, to chyba nie ma to większego sensu, ale hej, zawsze możecie zostawić łapkę w górę. Niech zostanie coś po was na tym świecie przez te 5 minut, przez które będzie jeszcze istnieć. To już wszystko na dziś. Do następnego filmu w każdy piątek o godzinie 17:00.